wygląda z perspektywy osoby uczącej się języka polskiego jako obcego? No, wygląda koszmarnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uświadomimy sobie, że jeden to jest na pewno liczba pojedyncza i jeżeli pojawia się liczebnik jeden, to wszystkie inne części, odmienne części mowy również na tą sytuację wskazują, bo no, wskazują na taką pojedynczość. Dalej, logicznie byłoby, że wszystkie większe od 1 powinny pokazywać nam liczbę mnogą i tak się dzieje tylko właśnie w tym przypadku 2, 3, 4, bo i czasownik, i rzeczownik, i przymiotnik, i zaimek, jeżeli występują w takim zdaniu, informują nas, że mamy przyjemność obcowania z liczbą większą niż 1, czyli z liczbą mnogą. Proszę zobaczyć, ten jeden stary dom stoi. Wszędzie mamy liczbę pojedynczą wyrażoną przez odmienne części mowy. Dalej, nie oszukuję Państwa, te dwa stare domy stoją, wszędzie liczba mnoga. Wszędzie, jeżeli to są te dwa, te trzy, te cztery. Co się dzieje dalej? No dalej dla cudzoziemca następuje zanik logiki w języku polskim, bo nagle pojawia się nie informacja wyrażona mianownikiem, tylko nagle, nie wiadomo czemu, dopełniaczem. I do tego odmienne części mowy zachowują się jakby dziwnie, żeby nie powiedzieć neurotycznie, bo wskazują nam na liczbę pojedynczą. Mówię tutaj głównie o czasowniku stoi. Dlaczego nie pięć stoją? Jak cztery stoją i trzy stoją i dwa stoją, to dlaczego pięć stoi i dlaczego ten dopełniać? No, z perspektywy Belfra, czyli osoby, która uczy języka polskiego jako obcego, powiem tak. Liczebnik to jest taka część mowy, i liczenie to jest taka funkcja naszego mózgu, która nie ma niczego wspólnego z pięknem, z naturą, bo tak naprawdę liczenie to jest chyba pierwsza spekulacja intelektualna, do jakiej mózg naszych przodków został przymuszony. Stąd w różnych językach systemy liczenia, policzalności, wyrażania zbiorów, zbiorowości dzieją się, stają się na różnych zasadach, niekoniecznie takich jak w języku polskim. Chciałbym Państwa zabrać w podróż nie tylko gramatyczną, ale też taką podróż, która jest obrzeżem antropologii słowa czy antropologii języka, jak niektórzy mówią, etnolingwistyki, i pokazać właśnie, jak to jest, że te 2, 3, 4 funkcjonują normalnie, według jakiejś tam normalności, a wszystko później do nieskończoności ma inną normalność albo swoją nienormalność. Pierwsze pytanie dla cudzoziemca, żeby sobie poprawnie poukładać to wszystko w głowie, jest proste i dotyczy czasownika. Kiedy, jeżeli w zdaniu mamy liczebnik, czasownik wyrażany jest formą jest, a kiedy formą są? No i tutaj takie przykłady, oczywiście. To są moje dwa problemy, to są cztery piwa, to są trzy stare lampy i tak dalej, i tak dalej. Proszę zauważyć, dwa, trzy, cztery. Cudzoziemiec nie powinien mieć problemu. Ale co z tą liczbą mnogą? Pozostałe liczebniki od pięciu, tutaj trzeba by zrobić takie rozróżnienie. Czy są mnogie w rozumieniu gramatycznym, czy są mnogie tylko w rozumieniu logicznym, ponieważ, tak jak powiedziałem, pojawia się dopełniacz i jakby, no powiem tak, jeżeli powiemy tutaj stoi kilka starych domów, to nie ma problemu, jeżeli powiem tutaj stoją cztery domy, a tutaj stoi pięć domów, no tam już jest problem. To znaczy, jeżeli w samym zdaniu pojawia się liczebnik, to on po prostu rujnuje porządek gramatyczny tego zdania. Być może dla naturalnego użytkownika języka to żaden problem, no bo my ten język mamy gdzieś tam od dzieciństwa nieuświadomiony gramatycznie w głowie. I proszę mi wierzyć, miliony, jeśli nie miliardy ludzi na świecie przeżywają szczęśliwie swoje życie, mówią bardzo poprawnie w swoich pierwszych językach, nie mając bladego pojęcia o niuansach opisu gramatycznego tych języków. Bez gramatyki można żyć. Przepraszam moje koleżanki i kolegów językoznawców za takie obrazoburcze myśli, ale tak naprawdę jest. No i dalej ciągle, proszę zobaczyć, to o czym mówiłem, powyżej pięciu czasownik zupełnie nie wskazuje nam na obecność liczby mnogiej, bo tu jest pięć domów, tu jest sześć lamp, tu jest siedem zimnych piw i to jest osiem moich książek. Kiedy mianownik, a kiedy dopełniacz? To jest następna rzecz. Ja oczywiście jeszcze raz przypominam Państwu, ja się zajmuję nauczaniem języka polskiego jako obcego, więc uważam, że nigdy dość przykładów i nigdy dość ćwiczeń i nigdy dość nękania cudzoziemców, żeby oni nie traktowali lektoratu jako
wywodu nauczyciela, żeby zawsze zachowywali taką czujność i żeby to, o czym mówimy, próbowali natychmiast ilustrować przykładami, zdaniami przykładowymi, no i odpowiadać na te wszystkie problemy, które gramatyka przed nimi stawia. Ja tutaj nie wchodzę w końcówki i nie wchodzę w historyczność, natomiast tutaj zawsze warto uświadomić cudzoziemcom, że nie jest ważna z ich perspektywy potęga liczby. To znaczy, kiedy mówimy już o tysiącach, milionach, o liczbach często wirtualnych, to jakby zasada jest ta sama. Trzeba pamiętać, że ważne jest to, co jest na końcu na przykład takiego ciągu liczbowego, czy 2, 3, 4, czy 5, 6, 7 i tak dalej, a więc ciągle ten problem. Mianownik czy dopełniacz. Wyrażane to jest liczbą pojedynczą czy liczbą mnogą. Moim zdaniem jest troszeczkę tak, że liczebniki dla cudzoziemca, każdego cudzoziemca uczącego się każdego języka obcego, nawet jeżeli nasza kompetencja w obrębie tego przyswajanego języka jest już fajna, powiedzmy B1, B2, to ciągle liczenie jest trudne, jest nienaturalne i spowalnia to, że szukanie odpowiedzi jest trudniejsze. Liczebniki, moim zdaniem, chociaż chyba nie byłbym w stanie tego tak szybko udowodnić, to jest ta część, która się nie przekłada. Tutaj mówimy o zjawisku nieprostego transferu i to się nie dzieje szybko. Najczęściej jest tak, proszę Państwa, że kiedy rozmawiamy z kimś w języku obcym, a mamy konieczność w czasie takiej sytuacji komunikacyjnej sięgać po liczebniki, czy w ogóle po liczenie, to samo liczenie odbywa się w naszej głowie, w naszym pierwszym języku, bo tego, podobnie jak emocji wyrażanych językowo, nie potrafimy zrobić jakby automatycznie i szybko i dla pewności wracamy do naszego pierwszego naturalnego języka. Jest bardzo wiele opracowań gramatyki języka polskiego dedykowanych rodzimym użytkownikom tego języka, cudzoziemcom. I w tych opracowaniach jest absolutnie wykładnia tego, o czym mówimy, jak jest. Są przykłady, natomiast nigdzie, proszę mi wierzyć, w tych opisach gramatycznych nie jest napisane, dlaczego tak jest. Tego typu ćwiczenia, one się nigdy w głowie cudzoziemca nie dzieją szybko, bo to są trzy bardzo piękne kobiety, ale to jest sześć bardzo pięknych kobiet i taka zabawa mianownik dopełniacz, albo odwrotnie, to zawsze są przykłady cenne, bo automatyzowanie liczebnika jest po prostu trudne. No i to trudne, właśnie podsumowując tę pierwszą część. Cudzoziemiec musi zapamiętać, że 1 to jest liczba pojedyncza i mianownik, 2, 3, 4 to jest liczba mnoga wyrażona mianownikiem, ale 5 i dalej to jest liczba mnoga logicznie oczywiście, ale liczba pojedyncza gramatycznie wyrażana dopełniaczem. To tak w dużym skrócie. Nie tylko palce były tymi częściami ciała, które naszym przodkom towarzyszyły w relatywizowaniu się ze światem i jakby określaniu, opisywaniu tego świata. Bo różne części ciała nam służyły do tego i służą ciągle. Ja zawsze, ponieważ mieszkam bardzo blisko boiska szkolnego, to z rozrzewnieniem patrzę, jak chłopcy grający w piłkę krokami odmierzają odległość do bramki, a jak nie krokami, bo zależy im na większej precyzji, to po prostu stopa za stopą i tak dalej, i tak dalej. No, nasze ciało zawsze służyło nam w różnych celach, często pożytecznych. No i tutaj jakby o tej antropometrii mówiąc więcej, nasze części ciała służyły nam do mierzenia większych lub mniejszych odległości, ale nie tylko odległości, ale też pewnych pojęć, temperatury, ba, nawet emocji. No i tutaj oczywiście dłonie, palce, stopy, długość ramienia, garść, łokieć, ciepłota ciała, bicie serca. Obejmowaliśmy na przykład drzewa, stwierdzając, że są grube na jednego, na dwóch, na trzech chłopów, zasięgiem wzroku, siłą głosu i tak dalej, i tak dalej. A dalej to już chyba tylko strzelanie z łuku. No i teraz te palce. Liczenie na palcach. Tutaj troszeczkę odchodzimy od samego liczebnika, ale zastanawiamy się nad istotą tej magicznej granicy między 4 i 5. Czy nasi przodkowie, nasi słowiańscy czy prapolscy przodkowie nie potrafili liczyć na palcach? Oczywiście, że potrafili, ale przecież tych palców było 5, no więc wiadomo, że kciuk jest troszeczkę inny. Natomiast to ciągle palec. No i dlaczego jest ta granica między 4 i 5? Ale zanim do tego dojdziemy,
żeby nie odchodzić tak całkiem od językoznawstwa, to odsyłam Państwa do takiego przedmiotu jak naparstek. Nie wiem, czy teraz w każdym polskim domu naparstek jest takim artefaktem obecnym wszędzie. W mojej generacji jeszcze tak, generacji moich rodziców na pewno. W każdym domu pani miały naparstki i te naparstki były wszechobecne i były bardzo potrzebne. Natomiast nie o sam naparstek chodzi, i co o słowo naparstek. I zaraz powiem dlaczego. Że naparstki były zawsze, no to tu proszę zobaczyć, to wiemy o co najmniej 2000 historii istnienia naparstków produkowanych w różnych miejscach na świecie. Zresztą na terenie ziem polskich one, najstarsze wykopaliska wskazują na to, że to też historia co najmniej, licząca co najmniej 2000 lat. Więc te naparstki były, są, czy będą, nie wiem. Jeżeli Państwo się interesują, to ja się dowiedziałem, że w Europie, w samej Europie istnieją dwa muzea naparstków. Odsyłam Państwa tutaj jeden z takich bardziej eleganckich naparstków pochodzących ze zbiorów muzealnych. Naparstki często były, no były taką galanterią, były upominkami, natomiast zastanawiając się nad tym bliżej, gdybym ja sobie dzisiaj wpadł na taki pomysł, żeby na przykład, nie wiem, w rocznicę ślubu moją żonę obdarować naparstkiem, to myślę, że nie byłby to najbardziej trafiony pomysł. Tak dla porządku antropologicznego, naparstki, z racji tego, że to były małe przedmioty, doczekały się upowszechnienia, rozszerzyło się pole semantyczne. Naparstki to były również takie malutkie naczynia na alkohol. Kiedy gospodarz żegnał swoich gości, to jeszcze piło się strzemiennego, piło się pasaszok w nawiązaniu do kultury wschodniosłowiańskiej, no ale częstowało się tych wybranych najlepszych gości właśnie czymś domowej produkcji i jeszcze gospodarz proponował, że jeszcze może po naparstku czegoś, czego sam był najczęściej autorem. Chodziło o małą ilość. Ale teraz, proszę Państwa, troszeczkę w kierunku słowotwórstwa. Otóż, jeżeli mamy różne przedmioty, w które ludzie się ubierają z różnych powodów, no to mamy nagolenniki. Wszystko to próbowałem zilustrować przykładami znalezionymi w internecie. To są rzeczy, które z różnych powodów nakładamy na golenie. Jeżeli mamy naramienniki, coś, co nakładamy na ramiona. Skoro mamy napierśniki i naszyjniki, tutaj za ten naszyjnik dostałem burę od mojej córki, powiedziała, że w internecie są tysiące ładniejszych naszyjników. Pewnie tak, ale ten akurat był pierwszy, na jaki trafiłem. Proszę zobaczyć, jest jakaś część ciała, która jest zakrywana, dekorowana przez nas i jakby natychmiast pojawia się słowo. Dalej mamy nauszniki i nausznice, przedmioty, którymi zakrywamy albo dekorujemy sobie uszy. No to jest pytanie, na co zakładamy naparstki? No właśnie. Nasi przodkowie posiadali tylko jeden palec, dzisiaj nazywany kciukiem. Kciuk to jest słowo, które pojawiło się w języku polskim razem z chrześcijaństwem. To był święty palec, to był palec, tutaj odsyłam do słownika staropolskiego i słownika polszczyzny XVI-wiecznej, gdzie wiemy, że to jest palec, którym się chrzciło, który no, był tym rytualnym palcem, którym ksiądz, chrzcząc małe dziecko, robił na jego czole znak Krzyża Świętego. Stąd ten kciuk, chrzcić, chrzcić, kciuk. No więc ten jedyny palec, który nazywał się palec, przestał nazywać się palcem, zaczął nazywać się kciukiem. A że był jeden, proszę Państwa, palec, no to już Państwu próbuję to udowodnić. Goła jak palec w rozumieniu osoba w trudnej sytuacji finansowej. Goła jak palec, to znaczy osoba bez ubrania. Że palec był kiedyś jeden, no to znalazłem to w jednej, bodajże, o ile dobrze pamiętam, też XVI-wiecznej kolędzie. Szósta zwrotka tej kolędy jest taka. Oj, maluśki, maluśki, tam ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły, a ty lezysz sam jeden, jako palec goły. To znaczy jeden, samotny w tym rozumieniu. Zawsze jeden i bez ozdób, stąd skojarzenie sama jak palec. Osoba samotna z wyboru, z konieczności, z różnych przyczyn losowych bądź emocjonalnych. Jeden palec i cztery parsty. W przeciwieństwie do kciuka, pozostałe palce nazywały się parsty lub pirsty. Tutaj osoby posługujące się na co dzień językami wschodniosłowiańskimi natychmiast powiedzą: no jasne. Naparstki zakładaliśmy na parsty, stąd naparstek, a nie na palcznik, ponieważ no, one pojawiły się w czasach, kiedy słowa
palec nie funkcjonowało tak, jak funkcjonuje to we współczesnej polszczyźnie. Troszeczkę etymologii. Otóż prasłowiański pirst, stąd pierścionek, polski parst, stąd naparstek. Ten pirst to niekoniecznie jest tylko prasłowiański rodowód i te parsty, ponieważ znalazł to również w językach Bałtów. Proszę zobaczyć, pirstas w litewskim, w pruskim nagie pirstis, palec u nogi. U wszystkich Słowian psty, palec, pszczen, ruskie pierczatka, patrz, dzisiejsza po polsku rękawiczka. No i teraz, proszę Państwa, antropometria. Nasi przodkowie oczywiście liczyli na palcach. Jeden palec, liczba pojedyncza, cztery parsty, liczba mnoga. Można powiedzieć, no a co z drugą ręką? Proszę Państwa, wystarczy pójść na bazar, na targ, w dzień targowy i jakie słyszy się rozmowy? Słyszy się takie rozmowy, że osoba sprzedająca oferowany towar trzyma w jednym ręku i ta ręka jest wyłączona z obliczeń, a druga ręka to jest ręka, której określa się liczby, cyfry, ceny. Dlatego liczono jedną ręką, drugą ręką trzymano bądź zabezpieczano oferowany produkt. Warto też liczyć na zrozumienie, dlatego polecam Państwu nie licz na liczebnik. Moim zdaniem jest troszeczkę tak, że jeżeli tylko podajemy jakąś regułę, taką zwykłą regułę gramatyczną, nawet najbardziej dokładnie opisaną w ujęciu tabelarnym, ilustrowaną przykładami, kontekstami, użyciami i tak dalej, wyimkami z literatury, co zresztą też jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem, to i tak, proszę Państwa, brakuje nam często odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. I nie może być tak, jak często tutaj moje koleżanki i koledzy, którzy zajmują się na co dzień nauczaniem języka polskiego i jako obcego pewnie wiedzą, nie może być tak, że zniechęcony nieraz, nie mówię zrozpaczony, no ale zniechęcony do zawiłości polskiej gramatyki cudzoziemiec często mówi, no przecież to jest nielogiczne. Ja na początku, jak zaczynałem przygodę z moim obecnym zawodem, nie znałem odpowiedzi na to pytanie i na te pytania i starałem się mówić, szanowna pani, szanowny panie, to jest logiczne, ale po polsku. No i wiedziałem, że ta odpowiedź to jest żadna odpowiedź. W związku z tym od pewnego czasu, już długiego, ja sam szukam odpowiedzi na różne pytania, bo tak naprawdę mnie się wydaje, że im dłużej zajmuję się językiem polskim, tym on mnie bardziej fascynuje. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.